bardziej zawdzięczam to, że to jest taka jakby forma rehabilitacji. Mogę też jeździć na zawody, poznawać różne miasta, różnych ludzi, w przyszłości może jeszcze państwa. Mam na imię Patty, mam prawie 11 lat, 3 miesięcy brakuje. Moją pasją jest pływanie, a oprócz tego jeszcze grafika komputerowa, rysowanie, śpiewanie i czytanie mangi. Pasja w moim życiu pojawiła się tak, że rodzice zapisali mnie w wieku 6 miesięcy na kurs pływania i wtedy już nurkowałam. Potem w przedszkolu co tydzień miałam zajęcia na basenie, uczyłam się pływać różnymi stylami. A jak miałam 7 lat, do mojego taty odezwał się trener Michał Zieliński i zaproponował nam treningi. Obecnie z moją siostrą bliźniaczką Gabrysią uszczęszczam do klubu Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Startuć w Łodzi. Treningom w tygodniu poświęcam 3 dni, w każdym dniu po godzinę. Moim pierwszym trenerem jest pan Michał Zieliński. Jest fajny, szybko się z nim można nauczyć pływać, dużo wymyśla fajnych ćwiczeń, choć czasem jak się przygotowujemy do zawodów, dużo wymaga. A drugim trenerem jest pan Zbigniew Muras. Nazywam się Zieliński Michał. Na co dzień jestem trenerem pływania w klubie SSN Start Łódź. Pracuję z osobami z niepełnosprawnościami. Moją podopieczną jest Patrycja Marczuk, z którą mam przyjemność trenować od 4 lat. Jest to niezwykle utalentowana zawodniczka, bardzo perspektywiczna. Trafiła do nas do klubu z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Moje największe osiągnięcia, czyli moje medale. Ten medal zdobyłam w 2021 roku za drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Krakowie. Ten medal w tym roku, czyli w 2022, zdobyłam za pierwsze miejsce też na tych Mistrzostwach w Krakowie. W przyszłości chciałabym zostać najlepszą pływaczką na świecie. Moimi najlepszymi wspomnieniami związanymi z pasją są na przykład treningi, na których nie musiałam nic poprawiać, moje medale, to, że na świadectwie miałam zapisane, że zostałam mistrzynią Polski i że o mnie wspomniano na stronie internetowej szkoły. Było mi wtedy bardzo miło. Zachęcam osoby niepełnosprawne, żeby dołączyły do mojego klubu, bo fajnie się tam trenuje, jest dużo fajnych ćwiczeń, trenerzy są mili i można zdobywać sukcesy tak jak ja to robię. Też możecie znaleźć swoje pasje. Musicie może chwilę poczekać na to, może już się czymś zaczynacie interesować, ale mieć swoją pasję mieć warto.